Jaki cel przyświecał powstańcom styczniowym? No, oczywiste jest, że chcieli odzyskać niepodległość Polski i żeby powstało znowu państwo polskie. Wydaje się to oczywiste, lecz na przykład chłopi, którzy wzięli udział w powstaniu, dla nich państwo polskie nie znaczyło tak wiele. Oni chcieli mieć ziemię, którą uprawiali, chcieli uwłaszczenia ziemi, chcieli odzyskać wolność, która jednak była ograniczona. Wtedy jednak nadal była szlachta, bogaci, właściciele ziemscy, ci ludzie, chłopstwo było dalej ich własnością. Może nie w takim samym wymiarze jak przed 100 czy 200 laty, lecz dalej nie mieli ziemi, którą uprawiali. Oczywiście była tam już własność jakaś, ale nie było to, co chcieli. Chcieli poza odzyskaniem wolności, poza państwem, chcieli państwa, które da im wolność osobistą, wolność tego, co mają, tej ziemi, którą posiadają. Ale jednak nadrzędnym celem było odzyskanie niepodległości, żeby Polska dalej istniała jako kraj, jako niezależny kraj, jako wolny kraj, nie jako autonomiczne Królestwo Polskie, które jednak należało do innego państwa, które było pod zaborem. Jednak jako kraj, który jest niepodległy, który sam o sobie decyduje, o tym, kim jest, czym jest. Lecz niestety, jak wiadomo, powstanie nie doszło do skutku i ta niepodległość, na tą niepodległość musieliśmy jeszcze ponad 50 lat czekać.